Statystyka nie kłamie. Ludzie, którzy jedzą bekon, rzadziej wysadzają się w powietrze. Z racji nadchodzących świąt, dzisiejszy odcinek będzie ciepły jak piasek i optymistyczny jak post-brexitowa Wielka Brytania. To będzie po prostu taki odcinek, w którym chwalę się wam, że pojechałem na wakacje do Egiptu. Pomimo, że robiłem szpanerskie cięcia kamerą, to nie zawsze pamiętałem, aby włączyć mikrofon, a więc połowa nagrań z tamtego okresu nie nadaje się do publikacji. Słuchajcie wszyscy, przyjechałem z Izraela. Którędy do kościoła katolickiego? W tym materiale chcę wam pokazać rzeczy, których nie znajdziecie w Google. To na przykład jest rura wodna w Egipcie, służąca do zjeżdżania w dół! No znowu nic nie rozumiem. To w końcu Mariola pojechała do Polski tym autem elektrycznym, który spalił się w Luton po umyciu go przez 70-letniego komandosa, który przeskakuje mur szybciej niż Wałęsa, który to należy do sekretnej sekty kościoła Świętego Prądu? Nie próbuj jako facet zrozumieć kobiety. Kobiety rozumieją kobiety i nienawidzą się nawzajem. Ja na przykład w trakcie związku zauważyłem, że jako facet możesz popełnić zaledwie dwa błędy. Te błędy nazywają się odpowiednio: niepotrzebnie coś przemilczałem oraz niepotrzebnie zabrałem głos. Europa coraz bardziej odstaje od wysoko rozwiniętych kulturowo, technicznie i cywilizacyjnie krajów. Taki zabytkowy skansen. Ja osobiście mam na przykład taki malutki apel do całej Europy Zachodniej. Jeśli do kuchenki mikrofalowej włożysz ziemniaka i wciśniesz przycisk pizza, to po zakończeniu gotowania, ku zdziwieniu wszystkich, z mikrofali nadal wyciągniesz ziemniaka. Tak właśnie działa samodzielne wybieranie płci. Teraz tak, mój pokój to niepisany standard wśród egipskich pokoików. Wyjątkowy numer 7123, otwierany na kartę. Z tymi kartami jest trochę jak ze starymi kablami USB. Poprawnie włożysz ją dopiero za trzecim razem. Łazieneczka, jaka jest, każdy widzi. Nic specjalnego. Prysznic, kibel. Swoją drogą, spłuczka działa tak mocno, że da się tu spłukać zwłoki. Do wszystkich hejterów tego programu polecam picie egipskiej wody. Naprawdę. Ma podobno bardzo oczyszczające właściwości. Czego jeszcze spodziewałbym się po starym miejscu egzekucji amerykańskich żołnierzy? No, na przykład sejfu. A to jest główny pokój, w którym dzieje się cała magia. Na tym łóżeczku spała córka, a na tym łóżku spałem ja i siostra Marioli. Ponieważ kupiliśmy sobie pokój rodzinny, to tutaj mamy dodatkową przestrzeń dla dziecka. Tylko ja używam tej przestrzeni do montowania filmów. A że córka poszła w ojca, młoda siedzi w tym pokoju i składa sobie filmy. Where's the real movie? A z naszego apartamentu do basenu mamy naprawdę kawał drogi. Wystarczy wyjść na balkon, zrobić parę kroków i w tym miejscu na przykład opala się siostra Marioli. W temacie gniazdka pogadaj z Reganem. Jest taki spec na wyspach, który na 107% ogarnąłby te siłowe podłączenie. Ruch oporu elektryk, panie Regan? Wyzwanie czeka. Jest taki polski elektryk, który może pomóc. Regan z ruchu oporu. W kwestii instalacji elektrycznych zrób crossover z Reganem z ruchu oporu. No dobrze, wyślijmy Reganowi wideo prośbę o instalację ładowarki. Swoją drogą jestem przekonany, że byłby zachwycony przyjazdem do Bostonu. Dobra, to bierzemy się za to nagrywanie wideo prośby. Drogi panie Regan, dałbyś pan kabel z tej szafy tu, potem to tam, następnie tędy i tu, a potem tu tak i żeby to ludzie nie widzieli, dobra? I z powrotem kabelek tu, damy tak, tędy, o, tu w tą ścianę i do szafy z powrotem tędy tak. Jeśli Regan jest tak dobry, jak o nim piszecie, to na 107% ogarnął, co ten opornik miał na myśli. Przepraszam, ładowareczkę potrzebna? Panowie od Turbana w Londynie? Ciężko o związek Polaka z Brytyjką, bo nasi panowie niekoniecznie chcą zajmować się piątką dzieci wspomnianej Brytyjki. Często każde dziecko ma innego ojca. Brytyjka jest jak życie. Toczy się. Na temat brytyjskich dzieci można napisać cały wagonik książek. Ostatnio jak jechałem metrem, to słyszałem, jak jeden nastolatek chwalił się drugiemu, że regularnie sypia ze swoją nauczycielką od fizyki. Ten drugi odpowiedział mu, że super sprawa, jak na kogoś, kto uczy się z domu. Natomiast co do samych Brytyjek, to po tych wszystkich latach na wyspie zauważyłem, że bardzo dużo mają wspólnego z masłem. Dokładnie ta sama minimalna 80% zawartość tłuszczu. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest wakacje.pl. Serwis, dzięki któremu wypoczynek w dowolnej części świata organizuje się łatwo, szybko i bezboleśnie. Dla nas najtrudniejsze w tym całym wyjeździe do Egiptu było na przykład wykrzesanie wolnego czasu, aby usiąść i na
na spokojnie zaplanować, gdzie jedziemy, na jak długo jedziemy, ile możemy na całą tę operację wydać pieniędzy i czy uda nam się zabrać ze sobą teściową. Tego ostatniego zupełnie nie udało nam się zrobić. W wakacje.pl większość tego całego nudnego planowania zwyczajnie odpada. Strona serwisu podzielona jest na bardzo czytelne zakładki oraz logicznie poukładane sekcje z podpowiedziami. Chcesz jechać gdzieś, gdzie słońce nagrzewa powierzchnię ziemi do 40 stopni, niebo jest zawsze niebieskie, a woda jest czystsza niż podwójnie filtrowana z kranu? Nawet nie musisz znać nazwy tego miejsca, bo strona wakacje.pl pełna jest sugestii, podpowiedzi oraz ofert last minute. Tegorocznego Sylwestra chcecie koniecznie spędzić za granicą, ale niczego jeszcze nie zaplanowaliście? Środek nadchodzącej zimy chcecie spędzić w miejscu, w którym wasze oczy i głowa naprawdę odpoczną? A może lubicie planować daleko do przodu i już teraz zastanawiacie się, gdzie spędzicie wakacje 2024? Zajrzyjcie do opisu pod filmem, bo tam znajdziecie link do wakacje.pl. Strony, na której wakacje można kupić nie tylko dla siebie, ale również w formie upominku albo prezentu dla drugiej osoby lub grupy osób. Poszczegóły wysyłam was na stronę wakacje.pl, link do której znajdziecie w opisie do filmu. Otyłość to choroba, ale można to zmienić. Wystarczy nie jeść cukru oraz węglowodanów. A może po prostu zapominamy, że życie jest jak pudełko czekoladek. Jak jesteś gruby, to kończy się szybciej. Ale okej, podejdźmy do problemu naukowo. Bo jak mawiał pewien znany brytyjski komik, jeśli cały dorobek religijny wyrzucisz teraz do kosza, to nigdy pod taką samą postacią już nie wróci. Natomiast jeśli cały dorobek naukowy wyrzucisz dzisiaj do kosza, to w przyszłości i tak dojdziemy do tych samych odkryć i test. No więc kiedy oglądam te wszystkie urocze demonstracje lewoskrętnych aktywistów, to wniosek naukowy nasuwa mi się sam. Otyłość powodują niebieskie i różowe włosy. A ty widziałeś ostatnio swoje słupki oglądalności? To jest błoto i kupa gruzu. No ale wracając do Egiptu. Zanim mi przerwaliście, chciałem w tym odcinku opowiedzieć rzeczy, których nie znajdziecie w Google. W Egipcie jest dużo stopni Celsjusza, dużo piachu i są tam Egipcjanie. A jak kierowca prosi mnie o podanie numeru rejestracyjnego, to miałem lekki problem. Kilka razy dziennie z gigantycznych głośników odpalane są arabskie przyśpiewki o tym, co to nie Allah. Z wyjątkiem tych przyśpiewek praktycznie nie słychać tu ani języka arabskiego, ani angielskiego. Dosłownie każdy, od egipskiej obsługi hotelu po turystycznych Chińczyków, których jest tu zatrzęsienie, mówi po rosyjsku. Człowieku, wróć do Polski, tu jest jeszcze normalnie. Zauważyłem, że to angielskie jedzenie ci nie służy, przecież kochasz bigos. Wyjaśnijmy sobie może raz na zawsze kilka krążących po tym kanale mitów. Czy brytyjskie jedzenie naprawdę jest takie niedobre? Jeśli jest odpowiednio przyrządzone, to jest niedobre. Czy Anglia mi nie służy? Przez ulicę przechodzę, patrząc przed siebie. Psychicznie trzymam się całkiem nieźle. Przetrwałem właśnie drugie z rzędu ogniste lato, pełne piekielnych temperatur i czerwonego koloru na mapach prognozy pogody. Nadal nie zrobiono ze mnie lewaka, ani feministy. Nie przekonwertowałem jeszcze koloru włosów na zielony i nadal nie dałem się ugryźć farmaceutom. Nauczyłem się też, jak wśród lewoskrętnych w bardzo prosty sposób wywołać wojnę totalną. Wystarczy publicznie ogłosić, że od urodzenia aż po dzisiaj nie zmieniłem zaimków. Aha, no i wierzę w UFO, bo w ludzi to ja już nie wierzę. Chciałem opowiedzieć kawał o elektryku, ale boję się, że go spalę. A ja chciałem zapytać, czy wiesz, co ma wspólnego żona i wojskowy granat? Wystarczy zdjąć zawleczkę i stracisz dom. Gdzie jest Mariola? Sorry, Mario. Księżniczka jest w innym zamku. Zadanie na maturę. Wyjaśnij pojęcie w pełni zaszczepiony. Wiem! To osoba, która pomyliła odwagę z odważnikiem. Na czym to skończyliśmy? A tak, no więc jeśli chcesz sobie w Egipcie tak po prostu poleżeć na słońcu i mieć święty mieć spokój Allaha, to no nie. Po ośrodku biega masa niestrudzonych, lokalnych naciągaczy oferujących wycieczki, zabiegi, zmianę fryzury, pedikir, spa, masaże. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że odpędzisz od siebie jednego z nich, a w jego miejsce natychmiast pojawia się następny. A potem kolejny. Z tym to jeszcze można sobie poradzić, ale trzeba uważać w momencie, kiedy zadają ci druzgoczące pytanie: Where are you from, my friend? Jeśli powiesz, że przyjechałeś z Rosji, to spa kosztuje cię wówczas 30 dolarów. Jeśli powiesz, że przyjechałeś z Polski, to te same spa kosztuje cię 30 euro. My przyjechaliśmy z Anglii, wyrwało się mojej córce. I w ten sposób spa kosztowało nas 30 funtów. Fajne tam mają przelicznik w kraju, którego ekonomia wygląda jak jeden wielki bazar na pół legalu. Debilu! 3% samochody robią syf na planecie! Popatrz na pożar na autostradzie Jagura Elektro Tesla! Gorsze jak wojna na Ukrainie! A teraz nadciąga druga część tej barwnej wypowiedzi. Debilu! Gaśnica tie nie pomoże! Zabije w korku dalszych 200 ludzi! Po zaszczepieniu się na tegoroczny wariant koniecznie pamiętaj, aby wypełnić formularz na Facebooku zakazujący używania twoich zdjęć. Te wnioski to jakaś poważna sprawa, myślę, że warto je na profilowym mieć. Miliony osób piszących co roku na Facebooku wniosek o zakazie wykorzystywania ich zdjęć są jak miliony much siedzących na odchodach. Jest ich tak dużo, że nie mogą przecież nie mieć racji. Czytając tego typu komentarze pod moimi filmami, dochodzę do wniosku, że
Dzieci już w podstawówce powinny zacząć czytać Harry'ego Pottera. Czytając Harry'ego Pottera nauczyliby się o negatywnym wpływie narkotyków na zdrowie. Ktoś ze znajomych cię poczęstuje, coś pójdzie nie tak i potem jest tak jak z gościem z tego komentarza. Nawet się nie obejrzysz, a już latasz na miotle. Dwa elektryki? Bezdomny przywiózł, zostawił, a potem umarł. Tak dla jasności, czy znacie statystyki dotyczące zapłonów pojazdów elektrycznych kontra spalinowe? Możecie sobie biegać w foliowych czapeczkach i szerzyć swoje teorie spiskowe, ale to nie zmieni rzeczywistości. Samo zapłon elektryka następuje znacznie rzadziej niż samo zapłon samochodu paliwowego. Tylko paląca się spalinówka z reguły umiera w samotności, w otoczeniu co najwyżej dwóch, trzech strażaków. A każdy palący się elektryk ma niemal zawsze osobny artykuł na portalu internetowym. I tak na oko dziesięciokrotnie większą moc rażenia. Natomiast jeśli pytasz o teorie spiskowe, to mam jedną, taką naprawdę przerażającą. Słyszałem, że jeśli piosenkę All I Want For Christmas Is You puścisz od końca do początku, to usłyszysz, jak przemawia sam diabeł. Nie wiem, nie znam się, ja nie jestem od teorii spiskowych, ja tu tylko kwiatki podlewam. Wiem natomiast, że jest znacznie gorzej, jeśli tę samą piosenkę puścisz od początku do końca, bo wówczas usłyszysz, jak Mariah Carey śpiewa. Natomiast w Egipcie nikt nie bawi się w akcję ratujmy planetę, przejdźmy na elektryki, nie róbmy przelewów bankowych, bo pozostawiają po sobie ślad węglowy, szanujmy tysiące płci, codziennie obchodźmy miesiąc dumy i inne takie. Nawet jak z ciekawości próbowałem wyznaczyć sobie trasę stąd do Kairu, używając samochodu elektrycznego, to aplikacja Better Route Planner napisała mi: a spierdalaj, nie ma ładowarek. Lokalne kobiety dzień w dzień, niezależnie od temperatury, chodzą zawinięte w prześcieradła, panowie brodziskami smyrają się po kolanach, a z głośników co kilka godzin napiernicza jakaś surowa modlitwa. Każdy napotkany tu lokalny człowiek to jednocześnie biuro od wszystkiego. Zapłać mu $20, a załatwi ci kobietę na noc, wycieczkę do Kairu albo odda ci twoje rzeczy. Mam wrażenie, że zdrowy ludzki rozsądek zaginął gdzieś w okolicach 2020 i do tej pory nie wrócił. Natomiast ja, tak mniej więcej od połowy 2020 roku, zawsze przed snem mówię do mojego smartfona: dobranoc kapitanie! Mnie to nic nie kosztuje, a algorytmom mnie podsłuchującym zawsze robi się przyjemniej. Co najbardziej mnie w tym wszystkim dziwi, to fakt, że po 2020 roku śmiercią naturalną nie umarł zawód coacha sukcesu. No co, ja osobiście uwielbiam coachów sukcesu, zwłaszcza kiedy do sali pełnej ludzi z notatnikami przemawiają słowami typu: doceń i ciesz się tym, co masz. Hurra, mam depresję, krótkowzroczność i szmery na sercu, jeee! Patrz jaki bogacz. Zamienił to małe gówno na EV6. Zamiast martwić się o to, jak Benefit wydaje pieniądze Marioli, lepiej martw się o to, jak ci kolesie wydają twoje. Swoją drogą to niesamowite, jak krótką pamięć mają polscy wyborcy. U władzy ponownie zasiedli ludzie odpowiedzialni zarówno za kagańce, jak i człowiek, który groził Polsce sankcjami za nieprzyjęcie pod swój dach tych biednych, przemoczonych lekarzy, farmaceutów. Dobra, już to mnie przypominaj, no było, minęło. Zejdź z YouTube i zostań klaunem w cyrku. You make people sick. No dobra, ale którym klaunem? Bo jeśli miałbym do wyboru, to ze wszystkich psychoklanów na świecie wybrałbym tego z McDonalda. Z prostej przyczyny. Cholesterolem wykończył więcej ludzi niż Pennywise tymi swoimi brytyjskimi zębami. Żeby totalnie nie zostać bez internetu, kupiłem sobie kartę SIM firmy Orange, ale oni też nie zawracają sobie głowy tłumaczeniem swoich wiadomości. Tutaj jest coś mowa o promocji, o dokupieniu dodatkowych minut. Panie Zmywak, Biblię to ma chrześcijanin. Katolik to ma przede wszystkim katechizm swojego kościoła i ludzką tradycję. Jeśli nie macie nic lepszego do roboty, to możecie napisać w sekcji komentarzy, jak w tradycję chrześcijańską wpisuje się święty Mikołaj. A zresztą nieistotne. Brytyjskie dzieci w większości i tak mają dyslekcję i zamiast pisać listy do Santa Claus, piszą je do szatana. A potem przychodzi 25 grudnia i... wina do wszystkich, tylko nie do siebie. Ty debilu, gówno wiesz o instalacjach elektrycznych w Anglii. Nie ośmieszaj się, pajacu. Jerzy 69G, koleś, którego podobnie jak wszystkich polskich raperów wychowała ulica sezamkowa. Jerzy tym jednym wpisem udowadnia, że rozum ma granice, ale odwrócona inteligencja takich granic nie ma. W pewnym momencie pojawił się problem czytania ze zrozumieniem. Teraz dochodzi problem słuchania ze zrozumieniem. Kolejnym będzie życie ze zrozumieniem. Głupota górą. No dobra, a co powiesz na to? Lewoskrętni, bezdzietni aktywiści polegają na prawoskrętnych, zacofanych barbarzyńcach, aby ci produkowali więcej lewoskrętnych, bezdzietnych aktywistów. Prościej się nie da! Aj. Gdzie ty mi... Patrz, on to w ogóle z kartki wszystko czyta. Jakie kartki? Nie czytam z kartki. Co do dziur w ulicy, to pobierz apkę Fix My Street i wysyłaj im fotki. Wielkie dzięki, że przypomniałeś mi o tej aplikacji.
Chodźcie, zobaczymy, jak działa. Po pierwsze, wbijasz w aplikację, robisz zdjęcie dziury i mówisz: ulica, która prowadzi do mojego domu, jest dziurawa jak sery. Następnie aplikacja pyta cię, czy ta dziura jest głębsza niż 4 cm, ale ty spokojnie odpowiadasz im, że jest głębsza niż niejedna brytyjska studnia. No a po tygodniu dostajesz odpowiedź: oszacowaliśmy, że twoja ulica, pomimo że dziurawa, nie wymaga dalszych napraw. Nawet gdyby był to stary czeski film, to powiedziałbym, że scenariusz został napisany na odpier... Ty, panie ruch oporu, ale to ja nie chcę mieć Ukrainy. Ukrainę mi ustawiłeś. A to jest bardzo popularny w tej chwili kolor. Sława Ukraina. Grzesiu, wychodzimy. Jak Ukraina? Idziemy, idziemy. Hej patroni! Chciałbym podziękować wam nie tylko za dzisiejsze wsparcie, ale również za bycie ze mną na tym kanale przez ostatnich 7 lat. No i za cały ostatni 2023. Trochę nam w tym roku platforma Juhu filmów zdemonetyzowała. Mam nadzieję, że w 2024 zdemonetyzuje ich 2 razy więcej. Jak to ostatnio publicznie powiedział Elon Musk, jeśli moją wolność słowa chcecie szantażować swoimi pieniędzmi, to odpaciorkujcie się ode mnie. I mam nadzieję, że to wybrzmi. A za szczególnie hojne wsparcie w tym miesiącu chciałbym podziękować takim bossom benefitu jak Łukasz & Karol, Roof Don't Ride LTD, Paweł Kozłowski, Krzysztof Bryja, Ewelina Węglarz, Anna Jakubowicz, Jarosław Góra, Grzegorz Płodarczyk, Paweł Gruca i Grzegorz Dębski. A na koniec sprawdźmy sobie robotę po człowieku, którego tak bardzo mi polecaliście. Znaczy, no niby działa. No, mam ją już przez kilka dni, ale pokażę wam. No i najgorsze zaczyna się, jak wtyczkę włożę do samochodu. Sława Ukrainie! Jaki człowiek tak robi?